Hej, witajcie drodzy widzowie, Arek 265 kłania się nisko z turnieju Premier League Manchesterem City. Jak co poniedziałek się zawsze słyszymy w Premier League Manchesterem City turnieju, a tym razem przed nami derby Manchesteru, Manchester City kontra United. Wtedy City przegrało, ale my dzisiaj nie przegramy. Derby Manchesteru przed nami. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania. Także. Bezgórnie i zaczynamy spotkanie w ramach derbów Manchesteru. Derby Manchesteru. No, oczywiście gramy The City Dance. No, oczywiście gram po stronie City. W stadionie Etihad coraz więcej kibiców. Atmosfera wyraźnie gęstnieje przed derbami Manchesteru. Wszyscy już czekają na godzinę zero i rozpoczęcie spotkania. Witamy ze stadionu Etihad, zwanego również City of Manchester Stadium. Ten ciekawie zapowiadający się mecz komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Przed nami kolejne spotkanie angielskiej Premier League. Manchester City, drużyna popularnych obywateli, zagra przeciwko Manchesterowi United. Atmosfera na stadionie Darku naprawdę znakomita. Mam nadzieję, że czeka nas doskonałe spotkanie. Jestem ciekaw, czy któryś z trenerów wymyślił na ten mecz coś wyjątkowego, czym zaszafuje rywala. Oby nie mieli tu emocji. Zobaczmy, w jakim ustawieniu wyjdzie na dzisiejszy mecz Manchester City. Bramki strzec będzie Ederson. W obronie João Cancelo wystąpi wspólnie z Walkerem. Sterling oraz Riyad Mahrez będą szarpać rywali na skrzydłach. A na szpicy zagra osamotniony napastnik. Ale go muszę, aj, muszę go. Manchester United nosi przydomek Czerwone Diabły, ale nie zawsze jadę tak było. Na początku United nazywano Hitters, czyli pogani, bo klub powstał w dzielnicy Newton Heath. I wyobraź sobie, że ten przydomek przetrwał prawie 100 lat. Dopiero w latach 60. uznano, że nazwa pobliskiej drużyny Rugby's albo Red Devils brzmi lepiej, a w latach 70. diabeł na stałe wprowadził się do klubowego herbu. Przepraszam. Scott McTominay. Chciałem sobie. Ciekawa nie przy piłce. Co jest z tym padem nie tak? Bruno Fernandes z piłką. United wyprowadza atak. Uff, co za interwencja. Sędzia stosuje przymiary korzyści. Citizens dalej atakują. Świetna piłka na dobieg. Ładnie się znalazł na skrzydle. Raheem Sterling! Gol! I to jest pierwszy
Pierwsza bramka w dzisiejszym termach. Obywatele otwierają wynik. Zobaczmy jeszcze raz, ile tutaj przebiegu. Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Takie rajdy nie zdarzają się na co dzień. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Scott McTominay. Kamery telewizyjne skupiają się teraz na Gabrielu Jesusie. I nic z tym dziwnego. Brazylijski napastnik imponuje skutecznością pod bramką rywala. To jest jego sezon. Zdobywa bramki jak chce i kiedy chce. Jeśli już może spróbować wrażenia na bramkę. Musi strzelać. Ja Bruno Fernandes. Dobrze, utrzymują się przy piłce. To skrzyżują atak pozycyjny. Przydałaby się wyrównująca bramka. Mamy informację o golu na Stamford Bridge. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Arsenalu. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 20 minut spotkania. Stamford to nie Chelsea. Kibice dopisują od pierwszej minuty i nie oszczędzają gardeł. Ten śpiew niesie się chyba dzisiaj na pół Manchesteru. Kibice tworzą wspaniałą atmosferę i naprawdę dodają tym derbom klimatu. Na murawie toczy się jedna rywalizacja, ale na trybunach równolegle rozgrywa się druga. Chłopani prześcigają się na pieśni i docinki. Ordynarne gesty należą już do rzadkości. To może być wyrównanie! Świetnie zablokowane uderzenie. Jezus. Na piłkę, co teraz zrobi? To musi być gol! Prawidłowa reakcja oddalił niebezpieczeństwo. Marcus Rashford. No, chcieli dać sobie poduszkę bezpieczeństwa przy prowadzeniu dwiema bramkami mogli. To może być wyrównanie! Ederson broni w nieprawdopodobnej sytuacji. Dośrodkowuje z rzutu rożnego. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Fred, Marcus Rashford i do Bruno Fernandesa. Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Wychodzą do kontrataku. Dobre, ofensywne wyjście. No może teraz. Tak, piłka w siatce. Ładne wyjście z kontrą i kapitalne wykończenie. Linia obrony była bezradna. Wszystko wydarzyło się w kilka sekund. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz winięcie obrońcy i silna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. No i mamy 2-0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. Marcus Rashford. Bruno Fernandes. Manchester United atakuje. Piłkarze Manchesteru City niezbyt często przy piłce, ale nie ma to większego wpływu na wynik. Mimo że rzadko są przy piłce, wydają się kontrolować sytuację na boisku. Centra na bliższy słupek. Dobra interwencja obrońcy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Manchester City traci piłkę.
Nadal Cavani. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat. Zaczynamy drugą połowę dzisiejszego spotkania. Niebawem przekonamy się, czy Manchester United ruszy do odrabiania strat. Fred. Bruno Fernandes. Ależ dał się ograć. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Państwo teraz na ekranach następny mecz Premier League. Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Southamptonem. Angielska Premier League należy do najsilniejszych. Ze świętymi. Nie mogę się doczekać komentowania tego spotkania. Słabo kryją, no i będzie szansa. I Manchester United traci. Ma trochę miejsca na skrzydle. Na wyjeździe ze świętymi. Dojrzała do tego, że będzie zmiana. Sergio Aguero. Aguero ciągle ma piłkę. Przy piłce Bruno Fernandes. I Pogba z piłką. Bruno Fernandes. Obrońca na posterunku. Rozpoczynają kontratak. No niestety rywale przerwali ten kontratak. Świetnie się przedziera. Bruno Fernandes. I pozbyć asysty. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Aguero. Manchester United przyjmuje piłkę. Paul Pogba. Z powrotem do kolegi. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć. To może być bramka kontaktowa. Ależ teraz okazja. Ederson. Cudowna obrona. Rzutka w pole karne. Aj, gdyby uderzył nieco niżej, mogłaby być bramka, a tak kudło. Niełatwo jest zmieścić piłkę głową pod poprzeczką. Szkoda, nie zabrakło wiele. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Obywatele tracą piłkę. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Piłka w szesnastkę do Cavaniego. I teraz świetna interwencja bramkarza. Jak dotąd grają dzisiaj koncertowo, myślisz, że rywale będą jeszcze w stanie zagrozić? Brawo, ale jest szansa! No może teraz. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra w kontrataku. Sprytnie z dwóch obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans.
Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. De Gea kiedyś tak świetnie bronił. Teraz czy to w FIFA, czy... Piłka wychodzi poza linię końcową. Zaraz zacznie bramkarz. W życiu realnym tak średnio broni teraz. Nawet w życiu realnym. Kiedyś był tak dobrym bramkarzem, a teraz się coś mu zablokowało i wpuszczone raz były takie szmaty, że... Boczne. To byłaby niesamowita bramka, gdyby trafił z tego ostrego kąta. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania. To nie była łatwa sytuacja do strzału. Raheem Sterling. Nie z piłką na bramkę. Dziękuję, to wszystko. Nadzieję się, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić łapkę w górę, komentarz pod spodem. Trzymajcie się, łapkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze, suby z dzwoneczkiem, mile widziane. To Was nic nie ominie, żaden film. Do usłyszenia. Następne materiały już jutro. Do jutra, trzymajcie się. Cześć.